Słuchajcie, będę malowała kreskę sobie w ogóle na rzęsach. Na powiekach. Zaczesałam się dzisiaj na drugą stronę. Takie mam bardziej ulizane te włosy. Ale też całkiem, całkiem spoko. Dobra, ale ja nie o włosach chciałam wam powiedzieć, że ostatnio gdzieś na Instagramie mi mignęło i oglądałam nawet filmik, jak malować kreskę linerem. Już sobie tym sposobem malowałam raz albo dwa razy i powiem wam, że nawet to wychodziło, tylko że czy ja mam dobry liner? I nawet powiem wam, że właśnie to wychodziło. Byłam zdziwiona, bo te takie różne triki makijażowe, instagramowe, to wiecie, różnie, różnie to bywa. Za sobą w ogóle mam Armageddon. Armageddon. Ignacy bawił się w potwora i porozwalał mi tutaj karton z butami. Od butów, może tak. No więc zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Ta kreska tym razem, bo może jak do kamery to mi nie wyjdzie, bo tak jest najczęściej. Moje super ekstra zoomowe lusterko. Super, ona jest to normalnie najlepsze lusterko świata. Liner i słuchajcie, to polegało na tym wszystko, że maluje się kreskę jakby od dołu. Że to jest tak jakby nasza taka kreska bazowa i później do niej rysujemy górę. Więc startujemy. Rozluźniamy troszkę oko, żeby wiecie, jakieś zmarchy nam się nie zrobiły. Już. Widzicie? No i teraz robimy górę. No właśnie, coś na tej zasadzie. No i jest kreska, słuchajcie. Całkiem sprawnie to poszło. Trzeci raz i powiem wam, że trzeci raz taki udany. Może wiecie, ona nie jest jakaś perfekcyjna, ale całkiem udana. Robimy na drugim. Inny dzień tygodnia nie ma żeboli. Byłyśmy dzisiaj z mamuśką na działce, bo dostałyśmy wczoraj żurawki i zapominam zawsze, zapominam te na zmianę te nazwy tych, tych nie są kwiatuszki ani krzewy, tylko no roślinki. Czekajcie, żurawki i drugie, nie wiem, dobra, nie ważę, ale miałyśmy to w wiadrze, wiecie, z ziemią, ale one już tak lekko podwiędywały, więc poszłyśmy mimo niedzieli dzisiaj i troszeczkę tam poogarniałyśmy u dziadka kwiatuszki, bo dziadek miał dużo, słuchajcie, dużo tych żonkili, hiacynt i trochę też tych tulipanów. No, a że tulipany już mamy pościnane, bo one już, wiecie, poprzekwitały i powykopywałyśmy cebulki i tak troszkę po swojemu poprzedzałyśmy, bo wiecie, jak to facet. No, trochę tam, wiecie, tak po babsku zrobiłyśmy, wiecie, że ja tak mówię z głową, tak wszystko, wiecie, no, żeby to miało ręce i nogi.
No, powiem Wam, że niedzielce to jest charuwa, to jest charuwa po prostu, ale powiem Wam, że przyjemna, naprawdę przyjemna. Ja kiedyś byłam bardzo antydziałkowa, ja ogólnie przez uczulenie na trawy, na chwasty i tak dalej, no ja z daleka od działki, ale no nie wiem, powiem Wam, jakieś takie mam poczucie, no że chcę, bardzo chcę tą działkę i bardzo chcę robić na tej działce. Zaraz, Ty chcesz się pokazać, zaraz Ci pokażę, poczekaj chwilkę. Zjadłeś truskawy? Tak? Jo, właśnie nie, przyniosłam truskawki. Już kilka dni temu jedliśmy pierwsze truskawki, teraz to już drugie, ale ogólnie musimy sobie poflancować, bo już mamy kilka lat truskawki. Już kochany, ja kilka lat już te truskawki, no one są takie wyrodzone, że tak powiem. Mam brudne, powiedz cześć. Cześć. Nie, jako Ignacy, cześć. Cześć Ignacio. No, dobra. Szybki obiad. Ale buziak mocny, ja. Nos mi zgnieciesz. Przynieś tą miskę. Robię obiad szybki i zaraz zwijamy wrotki. Bo po co ma ta miska leżeć? Zwijamy wrotki i jedziemy na mecz. Bo chłopaki dzisiaj mają mecz na miejscu u siebie. Czy jeszcze są? Nie, nie ma. Więc jedziemy. Co mam pokazać? Nie mam już, zobacz, rzodkiewka sama została. Rzodkiewka też już powoli nam się rodzi. Chyba się zawiozłyśmy trochę babci. A, prawdziwa działkowa, słuchajcie. Jest, po prostu jest, no to jest ten smak, bo już na działce zjadłam dwie. No wiecie, no to co ja mam Wam mówić? Co ja mam mówić? Działkowe warzywka to nie po gębie, więc... Więc dzisiaj trochę działkowo i zaraz mówię, zbieramy się, jak zjemy tylko obiad. Dzisiaj o szybki obiad, bo robię makaron z sosem słodko-kwaśnym i filetem. Filet i właśnie ten sos. Tam jeszcze w ogóle po meczu będzie kiełbaska, więc... Ignacy zawsze jak na meczu jedzie na grilla. On jedzie na grilla. I tak, także słuchajcie, normalnie. Na tej działce to mamy taką siłownię z mamą, że chłopaki też, bo kosić trawę tam trzeba. Jeszcze musimy ogólnie tam trochę poogarniać, bo no tam trochę jest takich rzeczy, naprawdę takich tuja są już, nie wiem, wieloletnie. Są takie brzydkie, pordzewiałe, całe, uschnięte. Będziemy też z tym robić porządek. Tak wiecie, zadbać chcemy o tą działkę, tak wiadomo, no dziadek miał też swoje lata, też wszystkiego nie zrobił. Śpiewa, że chciałeś się tylko przywitać, tak? No pięknie śpiewasz. I co, wiecie, dziadek to robił sobie warzywka, też tam kosił, ale no, wiecie, no jak to starszy człowiek i facet, nie dbał o jakieś tam szczegóły typu kwiatuszki, jakieś tam klombiki i tak dalej, tylko bardziej się skupiał na innych rzeczach. Dziadek zresztą też ryby uwielbiał, tam miał dużo sprzętu do ryb i w ogóle, także teraz tak my jako kobiety ogarniemy, faceci nam nasi pomagają, ale my tam głównie, wiecie, sobie robimy. Babcia moja nie lubi robić na nie, po prostu nie lubi działki i tam czasami coś nam pomoże, ale no, my się, wiecie, tym zajmujemy. No, jestem w ogóle, nie, garnię też 16:03, tak myślę, że za 15 musimy wyjechać, no, bo o 17 jest mecz, więc tak. Czy ja dzisiaj te, nie wiem, czy powiedziałam, sos słodko-kwaśny i makaron spaghetti, bo Ignacy mnie wołał, filecik do tego i tyle. No i powiem Wam, że czuję satysfakcję z tej działki, więc cieszę się bardzo. Pisałyście mi też, jedna z Was mi pisała, że kupiła działeczkę jakoś przed samą pandemią. I to się okazało ratunkiem właśnie w roku 2020. Ja Wam powiem, że my mieliśmy już ten luksus, bo moja mama miała działeczkę już dawno. A u nas całkiem inaczej to wyglądało tutaj na osiedlu i w małej miejscowości niż to wyglądało gdzieś tam, wiecie, jak ktoś mieszka w mieście i w ogóle. Więc my tak nie odczuliśmy tego. No, ale wierzę, że dla osób, które właśnie w tamtym okresie miały działkę tak swoje, albo nawet podwórko właśnie, jak ktoś ma dom
domek swój, no to zupełnie inaczej to wszystko przeżył i odczuł, bo mógł gdzieś tam wyjść do siebie. No, ale no, działeczka to naprawdę super sprawa. Ale widzicie, no w moim przypadku musiałam do tego dorosnąć, bo ja naprawdę byłam kiedyś tak anty na działkę, no po prostu nie i koniec. My mieliśmy z Marcinem działkę, bo kupiliśmy mieszkanie właśnie razem z działką, z garażem i tak dalej, ale my swoją działkę sprzedaliśmy. Brawo. Na tamtą chwilę, te 10 lat temu, to no jakoś tak nie wiem, no nie, po prostu dla mnie działka to była właśnie jedna wielka chałuwa, uprawa, ja wiecie, tą trawę, wieczne kichanie, miałam kiedyś też mocniejszą alergię, ja się po prostu męczyłam na działce, dla mnie działka, no nie, to absolutnie, no i my swoją działkę właśnie sprzedaliśmy. No a teraz tak naprawdę ubolewam, bo słuchajcie, najlepsze jest to, że ta działka, nasza działka, to jest dokładnie, moja mama ma działkę i nasza działka płot tylko dzielił nasze, wiecie, te działki od siebie, graniczyłam po prostu z mamą płotem, więc no powiem wam, że na to teraz tak żałuję, bo mielibyśmy obok siebie działeczki, no to po prostu by było złotko, no bo działka mojej mamy, a dziadka, no to kawałek trzeba przejść. Wiecie, to nie jest też, nie wiem, 2 kilometry, ale no ogólnie jakbyśmy miały tak obok siebie, no to już w ogóle była rewelacja. No ale człowiek młody to głupi, jak to się mówi, nie myśli o takich, wiecie, jakoś tak przyszłościowo kiedyś nie myślałam, tylko tak miałam. No ale trudno, teraz będzie w spadku od dziadka. Bo babcia właśnie moja mówiła, że możemy sobie tam na działeczce działać. Aczkolwiek nie chcemy, żeby, wiecie, działeczka była zupełnie zmieniona, no bo jednak to jest takie, bo królestwo dziadka i no i wiecie, i nie sprzątamy tam jeszcze wszystkiego, tam dużo rzeczy na pewno zostanie. A dziadek mówi, miał takie zabytkowe rzeczy, słuchajcie, taką wiertarkę w ogóle, to już nie wiem, czy ona ma z 50 lat, takie 2 wiertarki tam są w altanie. No takie, wiecie, zabytkowe niektóre rzeczy i na pewno one zostaną. Ja nawet rozmawiałyśmy z mamą, że jakbyśmy tam sprzątały w środku, to zrobimy taką, bo w altanie są w ogóle 2 pomieszczenia jeszcze strych, to zrobimy taką ścianę jedną właśnie, albo jakiś kącik z takimi rzeczami właśnie starszymi, takimi pamiątkowymi. No, fajnie, bo już jest ogrodzona i w ogóle, ale no trzeba troszeczkę tam pracy włożyć, żeby to tak, wiecie. Pamiętam, kiedy tak sobie coś tam się zakrztusi. Nie ma kaszlu ani nic, ale tak czasami zwie. Się śmieję, że jak kot. Z koczkami. No i co miałam powiedzieć jeszcze? Bo tak trochę on, Ignaś, coś tam śpiewa, ja tak się nie potrafię skupić, jak więcej słychać. No ale chciałam właśnie wam powiedzieć, że my mimo niedzieli to działamy, że my dzisiaj z mamuśką jutro też idziemy na działeczkę, bo no, musimy tam dokończyć, musimy też podlać sobie pomidorki i już do pomidorków trzeba powbijać paliki i powiązać, bo już troszeczkę urosły i wiecie, żeby się nie powyginały. No więc tam będziemy robić i też przyda się znowu kosić trawę, bo już właśnie padało, słoneczko świeciło, więc trawka wtedy rośnie, więc powiem wam, że roboty jest. Jest co robić i fajnie na świeżym powietrzu spędzamy czas i rodzinnie, więc super. Mnie to bardzo cieszy. No i zaraz z mamuśką i Ignacjuszem zmykamy na mecz, bo Aleks tam będzie już, Marcin go tam ma przywieźć, bo to jest akurat po drodze miejscowość. Słucham! Już idę. Także no. Jedziemy poobserwować. No, no przecież wam pokazywałam tą kreseczkę, słuchajcie, taką dosyć sporą zrobiłam sobie tą kreskę. Taką no naprawdę długą. Trochę z długością przesadziłam, ale ogólnie powiem wam, że naprawdę ten sposób jest jak narysowanie kreski, w miarę prosty. Nie jest prosty, że nie odbierajcie mnie źle, ale no powiem wam, że jak na taki trik no, instagramowy. Zaraz spadnie mi to spoczko. Długa ta krecha, ale powiem wam, że no, to już trzeci raz i bardzo sprawnie się robi te kreseczki i w ogóle, no, powiem wam, że możecie sobie spróbować i zobaczycie, dajcie znać, jakbyście tak robiły, próbowały. Anusz Widelec rzeczywiście wam też się sprawdzi. Także ja dzisiaj z takimi krechami, robię jak Amy Winehouse.
No i dobra, idę gotować obiadek, kończę moją pogaduchę, idę się też ubierać, bo dzisiaj takie 16-17 stopni, aczkolwiek powiem Wam, że na działce było tak ciepło, że można było w krótkim rękawku śmiało, dodatkowo wiecie, ruch i w czasie roboty to już w ogóle wskazane. Ale też fajnie, tam jest takie zacisze u dziadka na działce, że wiecie, żaden wiatr nie przeszkadza ani nic, więc naprawdę cieplutko, a teraz troszkę trzeba będzie się ubrać, no bo to już będzie blisko 17, więc wiecie, no pod wieczór to coraz zimniej, pogoda miała się fajnie poprawić, mówiłam Wam nawet w którymś vlogu, od chyba wtorku miało być coraz cieplej, ja już patrzyłam dzisiaj na pogodę, już zmiana całkowicie, miało być 25, chyba 28 stopni, środa, czwartek, a tu już znowu kaszana się zrobiła, jakieś 20-21 stopni. Takie 23-25, to ja byłabym po prostu w niebo wzięta. Poproszę. Ja poproszę. Proszę. No dobra, kochani, tyle w temacie. Idziemy robić obiadek i tyle. Także zmęczona, ale zadowolona. Ponownie wróciłam z działki. Nie no, ja po prostu przysięgam, to jest radar. To nic innego, tylko to jest radar. A więc jeszcze raz zmęczona, ale zadowolona wróciłam z działki. Nie tylko ja, w sumie wróciliśmy, bo dzisiaj był też tato. Kolejne rzeczy zrobione, kolejne rzeczy ogarnięte, więc super, mega, mega się cieszę. Tak, i słuchajcie, w ogóle ja poprzedniego vloga i początek tego vloga to miał być jeden vlog, dlatego też ja się w tym vlogu nie przywitałam z Wami na początku, więc tutaj się witam. Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Już trochę się nagadałam, ale to nic, słuchajcie, miał być jeden vlog, ale ja nie zdawałam sobie sprawy, że ja tam już nagrałam ponad 30 minut. Udało mi się to skrócić do tam 30 chyba jakoś tak. No i następne jakbym miała wgrywać, to znowu bym Was zawaliła zbyt długim czasem, więc rozdzieliłam to. No i mamy kolejny vlog i słuchajcie, dzisiaj mamy poniedziałek, pogoda dzisiaj to jest w ogóle masakra. Już wiało, padało, było słońce, grzało, także ja na działce w ogóle wzięłam dwie bluzy, czyli tą i na wierzchu miałam jeszcze inną. Było tak ciepło, że się rozebrałam na ramionczkach, no i później było tak, że mogłam tak chodzić. I powiem Wam, że naprawdę wykonaliśmy dzisiaj kawał dobrej roboty. No i kurczę, żałuję, że Was od samego początku tam nie zabrałam i nie pokazałam przed i po, ale to myślę, że też takie rzeczy prywatne i wiecie, tam nie ma co pewnych rzeczy pokazywać, wiecie, bo to były dziadka rzeczy, więc po prostu Wam pokażę niedługo. Muszę po prostu pamiętać, żeby wziąć kamerkę i Was oprowadzę po ranczu u Romana, no, które gdzieś tam nabiera powolutku kształtów. No i no, no i będzie taką działeczką z warzywkami i no też z trawką, z altanką. Nie wiem, po co ja w ogóle stoję, ale zamiast usiąść, trochę mam tu chyba za jasno, nie? No. Tak, także słuchajcie, zaraz idę ogólnie ogarniać Ignasia. Muszę też zajrzeć, bo wiecie, my tam mamy takiego świerka dosyć sporego. W ogóle różne tam tuje, nie tuje i muszę go pooglądać, bo wiecie, że teraz kleszcze panują. Więc zaraz do mycia i do pooglądania. A jeszcze w ogóle miałam obciąć Aleksa, Boże, biorę go chyba do obcięcia, tak, bo już ma takie długie włosy, że nie ma co czekać. Także jeszcze Aleksa obetnę, chciałam Ignasia, może zrobię to dzisiaj, bo wiecie co, ja lubię ogólnie, nawet jak jestem zmęczona niekiedy, tak naprawdę zmęczona, a jeszcze wiem, że mam coś do zrobienia, to sobie myślę tak, robię to dzisiaj, trudno. Będę fest zmęczona, ale za to jutro nie będę musiała tego robić, nie? I jutro sobie odpocznę. Nie lubię tak na przykład sobie myśleć, a dobra, dzisiaj tego nie zrobię, jutro to zrobię. I mieć dzisiaj zajęte, jutro zajęte, bo zawsze, wiecie, mogę sobie gdzieś tam jutro mieć więcej wolnego. Zrobiłam sobie pazurki, słuchajcie, nałożyłam kolor, mogę mieć brudne paznokcie, w ogóle paznokcie, tak, i skórki, no bo trochę tam w ziemi robiłam, a nie założyłam dzisiaj rękawic, więc słuchajcie, takie sobie narysowałam gałązki i listki, takie kropeczki, dalej krótkie i to jest kolorek beż chyba się nazywa z Nikwi. Nikwi? Nikwi chyba. Nikwi chyba, tak. Jeszcze muszę w ogóle ogarnąć kolację jakąś Ignasiowi sobie, bo Aleks to tam działa sam sobie już w kuchni, on w ogóle lubi. W ogóle miał taką fazę, że mówił, że będzie kucharzem, chce być kucharzem, ale już mu się zmieniło, więc no, także nie wiem, na czym skończyłam, bo tak na raty, co chwilę coś.
Nagrywam, idę się zmywać, idę się ogarniać, idę ogarnąć dalej życie i no i może coś obejrzę. Słuchajcie, ostatnio oglądałam Oczy Anioła z Jennifer Lopez, bardzo fajny film. I co jeszcze oglądałam? Takie pierdy, wiecie, takie komedie romantyczne i tak dalej. Jakieś Perfekcyjne połączenie, czy Idealne połączenie, coś takiego, ale oglądałam też coś, tylko słuchajcie, Rodzina Idealna. Bodajże też fajne, to wam polecam. A teraz oglądałam sobie O czterech siostrach. Kurczę, tylko teraz nie wiecie co, ja normalnie mam taką krótką pamięć do tytułów, że to po prostu się w głowie nie mieści. Ale było O czterech siostrach, które przy odczytaniu testamentu mamy dowiadują się, że ich tato nie jest ich biologicznym tatą. Okazuje się, że każda z nich ma... Tak, jabłko, mówi wam jabłkożerca, że każda z nich ma innego taty i tam się zaczyna poszukiwać, zaczynają poszukiwania, każda poszukuje swojego taty. Fajne też, powiem wam, spoko. I jeszcze co? Co ja jeszcze oglądałam w ostatnim czasie? Udało mi się tak trochę właśnie filmów pooglądać, ale tak wiecie, nic takiego jakoś tak bardzo w pamięci mi nie zostało, żeby wam tutaj super polecić, chociaż te takie zwykłe pierdy, wiecie, takie na odmurzenie, jak ja to mówię, Ta Rodzina Idealna i nie wiem, Perfekcyjne połączenie, kurczę, zaraz nie wiem, normalnie mówię wam, że ja normalnie mam zamienniki pamięci. Idealne połączenie. Nie, to jest utwór, a mi chodzi o film. Jest idealne połączenie. Nie, to nie jest to. Rodzina Idealna. No, to było super. Rodzina Idealna to The Perfect Family. Super, to wam mega, mega polecam. A to było Perfekcyjne... Perfekcyjne połączenie. Już, Ignasiu! Czyli Rodzina Idealna i Perfekcyjne połączenie. Tak. O tych siostrach czterech to kurczę, normalnie... Czy ja to sprawdzałam na Filmwebie? Zaraz zobaczymy, bo jak sprawdzałam, to powinnam mieć w pamięci. Także te dwa na pewno, wiecie, tak dla kobietek, taki film dla kobietek, te Oczy Anioła też i jeszcze właśnie to O tych czterech siostrach, słuchajcie, zaraz zobaczę, co ja tutaj ostatnio przeglądałam, czy ja będę to miała. Nie, Mama Mia oglądałam też, nie przeglądałam tego na Filmwebie, żeby sprawdzić i musiałabym zobaczyć na Netflixie, jak to się nazywało, ale w każdym razie jak się nazywał ten film. Mama Mia, wiecie co, słyszałam o tym filmie i dużo osób polecało, ma bardzo dobre opinie, ale ja się nie spodziewałam, że to jest taki musical. Tak mnie zaskoczyło mnie to trochę, ale podobało mi się, bardzo, bardzo mi się podobało. W ogóle Meryl Streep tam po prostu no wymiata serio. No, o tych siostrach sobie nie przypomnę teraz, a nie chcę zmyślać, jak to w ogóle było i jak przypomnę sobie, albo sprawdzę na Netflixie, to wam pod spodem napiszę tytuł tego filmu. No. Dobra, tyle chyba, co chciałam wam powiedzieć, tak zaupdate'ować w ogóle miszmasz ostatnio w tych moich filmikach, to jest taki miszmasz, po prostu gadam o wszystkim i o niczym tak naprawdę. Dobra, więc idę zmywać się, ogarniać jakąś pielęgnację, myć, nie, najpierw ogarnąć twarz, zmyć wszystko, umyć buzię, obciąć Aleksa, potem Ignasia, wymyć Ignasia, później ja wskakuję do mycia i może coś obejrzę sobie jeszcze takiego odmurzającego. Witałam się już w tym vlogu, ale słuchajcie, często u mnie we vlogach jest kilka razy dzień dobry, więc dzień dobry, bo kilka dni nie nagrywałam. Słuchajcie, chciałam wam pokazać top, który mam z Pepko, bo słuchajcie, na Instagramach, na różnych tam stronkach, jak dziewczyny pokazują swoje stroje do ćwiczeń, to niestety, ale te stroje, no słuchajcie, są drogie, no co będziemy się oszukiwać, że za strój Jim Glamour, czy
Ocean's Apart musimy zapłacić jakieś tam większe pieniążki, aczkolwiek Ocean's Apart ma bardzo duże promocje, jak dziewczyny mają we współpracy, bo na jakiś tam kod konkretny możecie kupić w jakiejś tam lepszej cenie, albo w ogóle tam przy zakupie dwóch macie trzecią rzecz gratis, czy coś, albo leginsy na przykład do dwóch rzeczy gratis. Poczekajcie sekundę. Wracając do tego, no to można kupić fajne promocje. Jean Glamour też bardzo często robi fajne promocje, ale no nie każdego stać nawet w promocji kupić, więc słuchajcie, przychodzę do Was z taką małą alternatywą. Kiedyś Wam pokazywałam topy z, mówcie, z AliExpress, też możecie kupić za 10, 11 do 15 zł topy. Bardzo często one są w kompletach top plus do tego majtki. Ja też mam jeden zestaw kupiony właśnie dwuczęściowy i osobno mam top i ogólnie ten w rozmiarach lepiej wychodzi, bo ten taki w jednym rozmiarze troszeczkę na mnie taki, wolałabym, żeby był, wiecie, bardziej taki ściśnięty. A tutaj mam ten top z Pepco. On jest takim... O właśnie, widzicie, w takim ładnym różowym kolorku. Ma fajne plecy, bo tak one wyglądają. Takie, wiecie, krzyżowane. To jest akurat rozmiar SM i mam jeszcze L na XL. Ale to jest taka dosyć... Ja myślę, że to jest taka większa S-ka w kierunku nawet do M-ki, bym powiedziała, bo ja bym wolała, żeby troszeczkę były te miseczki może tutaj mniejsze, ale wygląda to spoko. I ten topik kosztuje 15 zł i no ma piękny kolor, mi się bardzo, bardzo podoba. Ja mam je tutaj, akurat ten topik połączony razem z leginsami. Te leginsy były długie, to są leginsy z Bokower. Moje takie szaleństwo, zapłaciłam za nie 170 zł. I ogólnie to bardzo sobie je chwalę, bo one fajnie, wiecie, tutaj fajnie trzymają brzuszek, chociaż ja kupowałam, one w ogóle to są chyba S-ki, S na M bodajże, no ja je kupowałam, jak byłam, ważyłam 63 kg, więc ogólnie ile? Ja teraz ważę 58 z groszem, więc no troszeczkę więcej i one były bardziej tutaj takie dopasowane, jeszcze chyba była wersja XS-ki, no ale znowu ja mam uda takie większe, więc tutaj w udach były one takie, wiecie, opięte mocno i tak, wiecie, jak kupiłam, to było spoko, chociaż teraz ten pas mógłby być bardziej ściśnięty, bo jak ja, o tutaj nawet mam tak, to jestem... Tutaj troszeczkę tak, ale ogólnie są spoko i one były długie, ale ja je obcięłam, dlatego że ja nie lubię ćwiczyć w długich leginsach i podziwiam, naprawdę dziewczyny, podziwiam Was bardzo, 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 się ćwiczycie i zakładacie długie leginsy i jeszcze w ogóle jak są takie, wiecie, jakieś zabudowane topy, to już w ogóle, ja nie wiem, no nie wiem, mnie wszystko swędzi, mnie wszystko kuje i ja wolę właśnie taką wersję. W Jean Glamour są właśnie takie spodenki, jak się dorobię kasy, którą będę mogła przeznaczyć na strój, bo wiecie, ja ćwiczę w domu, więc mi to nie przeszkadza, mogę ćwiczyć tak, albo też lubię w krótkich spodenkach po prostu ćwiczyć, takich luźniejszych, sportowych, no to właśnie chciałabym takie, o, właśnie takie krótkie leginsy są dla mnie najbardziej odpowiednie. No ja sobie właśnie przerobiłam te leginsy na krótkie i pasują mi bardzo, bardzo, bardzo. Aktualnie właśnie robiłam sobie trening brzucha i pośladków, więc jestem taka lekko zdyszana. Dodatkowo jeszcze też postawiłam się przy ćwiczeniach na nogi, bo słuchajcie, powiem Wam, że nie wiem, czym to jest spowodowane. Rozmawiałam z Sandrą i Sandra mówi, że najprawdopodobniej ona tak stawia, bo u mnie bardzo często też tak jest, jak przytyję, schudnie trochę i znowu przytyję, ale pojawił mi się bardzo celulit na nogach, słuchajcie. Nie miałam tego problemu, celulit miałam, owszem, jak ściskałam tak nogę, bo wiadomo, każda z nas ma celulit. Dobra, może nie 99, nie 100%, ale może tam, wiecie, bardzo duża większość, ale teraz właśnie mam bardzo, bardzo mocny ten celulit i dużo mocniejszy niż miałam wcześniej. Nie robiłam nic kompletnie, jeśli chodzi o celulit. Celulit mi się pokazał bardzo w ciąży z Ignasiem, ale to może był taki bardziej ten wodny. Po ciąży właśnie mi zszedł i naprawdę ja ściskałam nogę, dopiero widziałam celulit, a teraz no widzę go nawet jak gdzieś tam się mocniej nachylę i podczas ćwiczeń to widzę ten celulit. I ja ważyłam te 63 kg w sumie no 2 lata temu, tak? Później schudłam bardzo, bo schudłam prawie do, wiecie, tak chudłam powoli, stopniowo, ale 54 ważyłam w tamtym roku. Nie wiem, czy to było w wakacje, ale jakoś tak. No i później, no teraz aktualnie waży 58, więc znowu przytyłam i być może to rzeczywiście, może ktoś z Was też taką tendencję jakoś zauważył, że jak ważył więcej, schudł i znowu przytył, to się ten celulit bardziej pojawił. Nie mam pojęcia, czy to rzeczywiście dobra teoria, ale naprawdę.
i nie wiem, co z tym fantem zrobić, bo ćwiczę, nawadniam organizm, a ten celulit jest, nie wiem, może coś macie fajnego, jakieś, nie wiem, kremy, może jakieś, nie wiem, sposoby. Bańka chińska nie wchodzi w grę i szczotkowanie ciała, jeśli chodzi o uda, to też nie, dlatego że ja mam pękające naczynka na nogach i nie mogę. Nie mogę ani baniek, ani szczotkować. Szczotkuję jak coś to pośladki i brzuch, ale nóg nie mogę. No więc może coś macie, nie wiem, może coś do masażu bardziej, nie wiem, poradźcie mi coś, poratujcie mnie. Ja idę teraz, słuchajcie, porozciągać się i trochę taką jogę, wiecie, żeby porozciągać się, bo kręgosłup mnie boli. No, a joga mi bardzo pomaga i bardzo Wam polecam. Ja też bardzo lubię jogę, bo kiedyś wydawało mi się, że ja jestem za szybka i że będzie mnie denerwowało, wiecie, ćwiczenie jogi, bo po prostu, że będę się wkurzała, ale bardzo lubię, wiecie, bardzo lubię te ćwiczenia, te rozciąganie, kręgosłup tak fajnie się naciąga, rozciąga i bardzo Wam polecam serdecznie. Także ja lecę, jak coś, to słuchajcie, topiki super są w tym Pepco, 15 zł, więc no... Hello! Słuchajcie, co ważnego miałam powiedzieć, to właśnie ten top ogólnie podczas ruszania, podnoszenia rąk i tak dalej, bo podnosiłam trochę ręce, bo trochę się też rozciągałam na początku, wiecie, tak, taka rozgrzewko rozciąganie, wiecie, wyciągałam ręce do góry, na dół, tu się przekręcałam i tak dalej i nic się nie dzieje. Ten top w ogóle jest też właśnie krótszy taki, bo ten na przykład z AliExpress mam taki, że mam go, o, mogę go sobie tak naciągnąć troszkę bardziej i on rzeczywiście, ten przód troszkę się zwija, a tutaj mamy ten taki zapasik, mankiecik, że tak powiem, krótki i on się nie podnosi ani nic, fajnie się w nim ćwiczy, naprawdę wygodnie, aczkolwiek ja bym wolała, żeby, wiecie, żeby ramionka, bo one się tak bardziej schodzą w tą stronę, tak powiedzmy, no jest tak zszyte, ja bym wolała, żeby, wiecie, ramiona były tak jak idą, o, tradycyjnie ramiona w biustonoszu, więc ja sobie co jakiś czas, o, poprawię, ale to nie jest jakieś przeszkadzające, to jest akurat takie moje, widzi mi się, więc naprawdę słuchajcie, jak za cenę tych 15 zł to spoko, bardzo fajnie się ćwiczyło, więc no mówię, jest taka alternatywa dla kogoś, kto tam, wiecie. No słuchajcie, bądźmy szczerzy, no teraz w tych czasach aktualnych, gdzie inflacja po prostu szaleje, wszystkie kredyty, stopy procentowe, wibory i tak dalej szaleją, po prostu jest nieciekawie, no to każdy z nas będzie liczył się z każdym groszem. Mówię, każdy z nas, wiecie, ja mówię tutaj o takiej społeczności, która gdzieś tutaj ze mną jest na kanale, takie normalne dziewczyny żyjące w normalnych standardach, no to słuchajcie, będziemy się liczyć z każdym groszem, no musimy być ze sobą szczerzy, więc tak. Robiłam tak właśnie rolkę na Instagrama, jestem zajebista i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam Was serdecznie, ogólnie na Instagrama, żeby obserwować, może tam nic się jakiegoś super wow nie dzieje, ale czasami coś tam dodaję, a robiłam to w odpowiedzi dla Kasi Siarki, dlatego że Kasia, dzisiaj w ogóle jest 4 czerwca, Kasia Siarka ma dzisiaj urodziny, także kochana jeszcze raz 100 lat, już składałam życzenia urodzinowe, dlatego też, że dziś też startuje Kasi pudełko, autorskie pudełko z I Love Box i bardzo serdecznie Kasi jeszcze raz gratuluję, już też gratulowałam, ale bardzo, bardzo się cieszę, że Kasia właśnie taką współpracę otrzymała i bardzo się też cieszę, że takie firmy istnieją, które doceniają małe kanały, więc brawo dla firmy, brawo dla Kasi. Kasiu, jeszcze raz 100 lat, wszystkiego co najpiękniejsze, myślę, że zdrowia przede wszystkim, bo to jest najważniejsze w życiu. Z tym poradzimy sobie, myślę, że ze wszystkimi jakimiś tam trudnościami, które nas spotkają po drodze. Z Wami się żegnam, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że pogoda u Was dopisuje. U nas dzisiaj takie szaleństwo i burza, i deszcz, i duchota, i słoneczko, i teraz widzę za chmurkami i ja nie wiem, co z tego będzie, ale idę się ogarniać, odświeżać po treningu i zobaczymy, może gdzieś też się wybierzemy na dwór, jak nam pogoda nie przeszkodzi, także trzymajcie się ciepło i do następnego, buziaczki.